Bywają takie opowieści, że jeżeli się skończy jakąś tam szkołę, to można po niej polatać. Natomiast my dzisiaj jesteśmy w takim miejscu dość szczególnym na mapie wołomińskiej, nie tylko wołomińskiej, w szkole, jakiej nie ma jeszcze w powiecie. Czyli spotkamy się z czymś całkowicie nowym. Dzisiaj porozmawiamy przez chwilę z panią dyrektor nowej szkoły. Emilią Aldyksiak. I panią? Renatą Majewską. Proszę panią, od 1 września rusza nowy projekt, całkowicie nowy na naszym terenie, oferujący całkowicie nowy rodzaj kształcenia. Mówimy o szkole policjalnej, no, która chce otworzyć swoje podwoje na terenie powiatu. Czy możemy parę słów ogólnie na temat tej szkoły, tej placówki? Tak, nasza placówka jest taką nowością na mapie powiatu wołomińskiego. Została powołana w ubiegłym roku przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku pracy na zawody medyczne i opiekuńcze. Około medyczne. Tak, około medyczne i opiekuńcze. Zaczęliśmy tak naprawdę te kwestie organizacyjne od stycznia. 15 maja ruszyła rekrutacja. No i od września mamy nadzieję już zacząć kształcić słuchaczy. W czym ta szkoła będzie się różniła od innych tego typu? No kładziemy nacisk na to, żeby nasi słuchacze mieli najlepszą kadrę, jaką możemy zdobyć na naszym rynku. Zależy nam bardzo, żeby to były zajęcia głównie praktyczne, oczywiście merytoryczne jak najbardziej. Natomiast ta praktyka, gdzie słuchacze będą mogli odbywać praktyki w takich miejscach, gdzie będą mogli po prostu na żywo zobaczyć, jak się wykonuje dany zawód, no i brać przykład z tych najlepszych. Czyli oczekujecie na słuchaczy, którzy będą już absolwentami szkół średnich? Tak. Niekoniecznie muszą mieć maturę? Nie. Aby u nas się uczyć, nie trzeba mieć matury. Trzeba mieć wykształcenie średnie, można się do nas zgłosić i zdobyć nowy zawód, bądź jeżeli ktoś chce się przekwalifikować, kolejny zawód. Ciekawy zawód i tak, dobrze płatny. Bardzo ciekawy. Mówię tutaj o chociażby techniku farmacji, czyli zawodzie, który jest niezwykle poszukiwany na polskim rynku, nie tylko aptecznym, czy techniku radiologii. Dokładnie. Są to zawody, których brakuje obecnie ludzi, którzy mogliby je wykonywać. Jest duży niedobór nie tylko w aptekach, ale również na liniach produkcyjnych, jeżeli chodzi o firmy farmaceutyczne, czy też firmy kosmetyczne, gdzie też tacy technicy farmacji mogą pracować później. Technik radiologii to nie tylko szpitale, ale i prywatne placówki, prawda? Dokładnie. Czyli to jest zawód z przyszłością. Tak. Jakie jeszcze kierunki takie, które według pani są interesujące? Z pewnością technik usług kosmetycznych, podolog, których też bardzo brakuje na rynku. Czyli ktoś od stóp. Tak. Ktoś, kto zajmie się chorobami naszych stóp i leczeniem, tak? Które jest coraz bardziej doceniane i dostrzegane. Tak, bo przez lata było o tym cicho. Teraz się pojawia. Jeszcze jakieś? Medyczne? Tak, technik sterylizacji, opiekun medyczny. Tak, no, nasze społeczeństwo się starzeje niestety, więc takich opiekunów medycznych jest potrzeba coraz więcej. Coraz więcej powstaje również domów opieki, domów, no, można powiedzieć, takiej dobrej starości. No i tam tacy opiekunowie medyczni również są potrzebni. Tym bardziej, że opiekun medyczny to nie tylko opieka nad osobami starszymi, ale też praca na oddziałach w szpitalu, tak, i pomoc tej kadrze medycznej, przede wszystkim kadrze pielęgniarskiej. Czy uzyskanie takiego tytułu technika w waszej szkole i późniejszy wyjazd na przykład na zagranicę wymaga immatrykulacji dyplomu, czy już nie? Chodzi mi po prostu o to, że przed lata większość Polek jeździło gdzieś tam właśnie na zachód do pracy, wykonując właśnie zawód osoby opiekuna, prawda? Takiego medycznego. Tak, teraz w Unii Europejskiej honorowane są świadectwa i dyplomy naszej szkoły, więc mamy nadzieję, że... Będzie można się pochwalić takim tytułem, chcąc uzyskać lepiej płatną pracę, prawda? Dokładnie.
to mówiliśmy o zawodach medycznych, ale jest z tego, co wiem, kilka albo nawet kilkanaście innych kierunków i możliwości kształcenia. Tutaj również Pani liczycie na to, że będą się cieszyły zainteresowaniem, prawda? Dokładnie. Są to również takie zawody jak na przykład opiekunka dziecięca, gdzie też tak naprawdę bardzo ważne jest, żebyśmy mieli ten wykwalifikowany personel, którym oddajemy no, największy nasz skarb, tak? Czyli te malutkie dzieci. Także będziemy prowadzili nabór już na te takie opiekuńcze, czyli opiekunka środowiskowa, opiekun osoby starszej. Mamy też kierunek terapeuta zajęciowy. Jest to bardzo ciekawy kierunek, w którym słuchacze uczą się pomagać zarówno dzieciom, jak i osobom starszym, też niepełnosprawnym, z różnymi dysfunkcjami. Jakby zakres materiału, jeśli chodzi o terapię zajęciową, jest bardzo duży, jeśli chodzi o zajęcia artystyczne, a zajęcia artystyczne działają, no to jest art terapia, można by powiedzieć, i działają również psychologicznie, czyli wspierają rozwój małego, starszego człowieka. Także myślę, że to będzie bardzo ciekawy kierunek dla słuchaczy, tym bardziej, że szkoła jest bezpłatna. Co jest ważne. Co jest ważne. Zajęcia stacjonarne w Wołomińskim Ogólniaku przy ulicy Sasina, ale też praktyki, na co Pani tutaj zwracały uwagę, że to jest ważną częścią procesu nauczania. Zawodów medycznych będą odbywały się w samych placówkach medycznych, rozumiem, w szpitalach, przychodniach i tak dalej. Moglibyśmy coś na ten temat? Tak, jesteśmy już po rozmowach i po wstępnych deklaracjach. Już z niektórymi placówkami mamy już porozumienia podpisane, które zadeklarowały tutaj chęć współpracy z nami. Są to duże jednostki, typu na przykład Szpital Brudnowski, Szpital przy ulicy Niekłańskiej, Mazowieckie Centrum Stomatologii, na przykład dla asystentek stomatologicznych. Tak, bo to też jest kierunek, tak, o którym jeszcze nie wspomnieliśmy. Tak, tak. Mhm. Centrum Medyczne imienia Bitwy Warszawskiej w Radzyminie, Szpital Powiatowy w Wyszkowie. Więc tak naprawdę staraliśmy się dobrać takie jednostki, żeby nasi słuchacze mogli zdobyć jak najwięcej wiedzy praktycznej. Właśnie, praktyka. Tak, praktyka jest jeszcze bardzo raz ważną praktyka. Rzeczą, prawda? Tak, dokładnie. A co powiemy na temat nauczycieli zawodu? To będą lekarze szpitalni, czy to będą osoby z wykształceniem, że tak powiem, pedagogicznym, które będą w stanie przekazać tą wiedzę? Tak, to znaczy część właśnie, jak pani dyrektor wspomniała, te rozmowy z placówkami, również tam zaproponowano nam swoich ekspertów, swoich instruktorów, osób, które również przekazują wiedzę na innych uczelniach, więc bardzo się cieszę, że takie osoby będziemy mieć, ale oczywiście no, jakby tą kadrę, którą dobieramy, chcemy, żeby ona rzeczywiście miała bardzo duże doświadczenie praktyczne, więc część zajęć takich praktycznych rzeczywiście w tych placówkach, a część w naszych tutaj salach szkoły przy ulicy Sasina 33. Czyli czas trwania zajęć i godziny ich rozpoczęcia uzależnione są od oczekiwania przyszłych uczniów, tak, że tak chcemy powiem. Chcemy być elastyczni, żeby rzeczywiście jak najwięcej osób z tej możliwości i myślę, że z tego wysokiego poziomu, jaki planujemy w placówce mieć, żeby skorzystali. Czyli nauka w szkole kończy się po 2,5 roku. Kończy się egzaminem zawodowym. O ile w niektórych zawodach wyobrażam sobie, że będzie to egzamin łatwiejszy, tak w przypadku zawodów medycznych, chociażby farmaceuta czy technik radiologii, egzamin wydaje się dość poważnym. Znaczy, jeżeli chodzi o ten 2,5-letni czas nauki, to jest to przy tych no, najtrudniejszych zawodach, tak? Typu elektroradiolog czy technik farmacji. I to jest nauka dzienna. Dlatego tutaj jest nauka dzienna, jest taki nacisk na to, żeby było jak najwięcej tej nauki, no bo są to trudne kierunki, tak? I to jest jednak praca z człowiekiem, bardzo odpowiedzialna. No i tutaj musi być ten nacisk. Na ten nabór do tych zawodów będą jakiekolwiek egzaminy wstępne? Nie.
Nie. Składają słuchacze, kandydaci na słuchaczy składają dokumenty i później komisja rekrutacyjna już decyduje o przyjęciu. Czyli kandydat sam musi mieć wiedzę o tym, że jego wiadomości na przykład z chemii czy z biologii są na tyle duże, że pozwolą ten egzamin ukończyć. Kandydat no, musi chcieć, że tak powiem, pracować w tym zawodzie i się w tym, tak, w tym zakresie zainteresowanie, tak? Mhm. I mieć świadomość tego, że no jednak przez 2,5 roku będzie musiał się intensywnie pouczyć, tak, żeby zdobyć tą wiedzę, no tak, później zdać egzamin. Ale są też kierunki, które są na przykład roczne, tak, i już po roku nauki zdaje się egzamin praktyczny, bo jest to egzamin zawodowy. U nas nasi słuchacze wychodzą od nas z kwalifikacjami zawodowymi. Czyli szkoła posiada w sobie taką cechę, co dawniej było szkołą typu studium podyplomowego, zawodowego. Nie wiem, czy panie pewnie tego nie pamiętają, ale były takie szkoły i to jest jakby powrót przynajmniej w tych, wydawałoby się, prostszych zawodach. Ważne jest też to, że do was, do szkoły papiery może składać każdy bez względu na wiek. Tak. I szkoła jest nieodpłatna, czyli dająca szansę rozwoju nauki wszystkim. Dokładnie, bo są to osoby, które na przykład, nie wiem, kończą liceum, nie wiedzą jeszcze za bardzo, co chcą dokładnie w życiu robić, ale chciały już by mieć zawód, chciałyby pracować, tak? Więc takie osoby jak najbardziej mogą do nas przyjść i uzyskać nie tylko wiedzę, ale ten właśnie zawód, w którym mogłyby pracować, ale są też osoby, które chciały się by przekwalifikować. Albo straciły pracę i poszukują albo straciły nowej, pracę nowej drogi. Tak, i potrzebują nowej, poszukują nowej drogi i też chciałyby, no nie wiem, zmienić to swoje życie zawodowe. I one również mogą przyjść do nas do szkoły, zrekrutować się i nabyć nowe umiejętności i nowy zawód. No tak, szpitali, przychodni w naszym rejonie jest bardzo dużo. Każdy z nich narzeka na to, że jakichś specjalistów, jakichś pracowników brakuje, także Państwa szkoła wydaje się takim doskonałym uzupełnieniem możliwości wyrównania tych braków, czego serdecznie życzę. No i zapraszamy przyszłych słuchaczy już od 1 września na rozpoczęcie nauki, natomiast składanie papierów rozpoczęło się 15 maja i potrwa do 30 czerwca. Zapraszamy. Zapraszamy również na naszą stronę internetową, gdzie jest więcej informacji na temat rekrutacji, kierunków, opisu kierunków, przedmiotów oraz tego, zakresu, w jakich placówkach można po danym kierunku pracować. I to gdzieś będzie na planszy, na nagraniu, tak, jest już nas. Tak. Proponujemy. No, czyli życzymy tylko sukcesów. Dziękujemy bardzo i zapraszamy. Dziękujemy.